Witam wszystkich na kanale Pago. Dawno nie było okazji, abyśmy się widzieli w troszeczkę innych okolicznościach niż to klasyczne moje stanowisko i granie w gry, ale w końcu taka nadarzyła się i to nie byle jaka, bo będziemy dzisiaj oglądać mój nowy komputer do streamowania. Mój stary komputer do streamowania był modyfikowany jakieś 2 lata temu przez ziemniaka, a dzisiaj dzięki uprzejmości Omen i AMD dostanę nowy komputer. Komputer ten również dzięki znowuż uprzejmości i ziemniaka i Czugi został przez nich troszeczkę zmodernizowany. A bazą komputera jest Omen 45L i zaraz zobaczycie moją reakcję, bo tego komputera jeszcze nie widziałem i w sumie jestem bardzo ciekawy, jak to wyszło. No, Czuga jest niezłym artystą, kombinatorem, a ziemniak, no ziemniaka na pewno znacie, bo wiele razy z nim nagrywałem. Pago, co ty robisz? Widzę cię. Zburzysz mi scenerię. I ziemniak od tej strony technologicznej jest profesorem. Zostawcie łapkę w górę, subskrybencję i komentarz. Jak być ziemniak i Czuga jest Rio. Uprzedzam pytania, to puderek, tylko nieszczyszony, dlatego tak wygląda. A Czugi ziemniaka dzisiaj tutaj nie ma, bo w terminie, w którym mieliśmy to robić, byłem przeziębiony niestety po PGA i ekipa się troszeczkę bała, zwłaszcza, że później, kilka dni później mieli wyjazd do Turcji i nie chcieli niczym się ode mnie zarazić. Słuchajcie, nowa jaskinia, nowy komputer, nowe możliwości. Mój poprzedni komputer do streamowania, mimo że wciąż jest bardzo dobrym sprzętem, to przez to, że ja streamuję bardzo wysokiej jakości, mój program do streamowania jest mega wyżyłowany, mam specjalne customowe komendy od Technika. Wszystko po to, żeby ta transmisja była jak najlepsza dla mojej widowni. No i niestety, ale po aktualizacjach Windowsa, po aktualizacjach Opsa, momentami troszeczkę komputer mi nie wyrabia. Oczywiście tutaj Twitch trochę jakby bijemy głową w sufit i on obcina tą jakość, ale jestem profesjonalistą i nawet jeśli to ma być malutka różnica, to chciałbym, żeby wyglądało to jak najlepiej możliwie. Dlatego z pomocą przyszło AMD i Omen. No i tutaj w moim nowym komputerze do streamowania słyszałem, że jest nowatorskie chłodzenie do procesora, które zaraz pokażę. No i karta graficzna Radeon 6900 XT stała podobno zwodowana, więc mam nadzieję, że będę mieć komfortowe warunki do tego, żeby grać na najwyższym możliwym poziomie. No, już mogę wam powiedzieć, że, znaczy niosłem go, tu mi jodem pomagał z wnoszeniem do domu, ale do auta wnosiłem, nie widziałem jeszcze komputera, ale jest mega ciężki, więc to dobrze, solidny sprzęt, no i też to pudło jest wysokie, więc podejrzewam, że komputer jest też duży i obudowa duża i dobrze, bo to daje nam możliwość, żeby budować w środku na przykład to chłodzenie wodne do karty graficznej, które zostało zrobione. No ja nigdy nie miałem chłodzenia wodnego do karty graficznej, dlatego no jestem mega ciekawy. Nie widziałem komputera i to jest moja pierwsza reakcja na ten sprzęt. Wiesz, to jest delikatne, żeby nie zepsuł. Ty to wyciągnę, nie będę patrzeć, wypatrzcie, odwrócę głowę. Nie mam tego jak chwycić. Czekaj, proste plecy, jak mówił WFSK. Ej. Nie patrzę. Ja umiem, dobrze? Dobrze. Siedzi. A ty widziałeś już? Jeszcze nie. Nigdzie nie patrzyłeś? Nie patrzyłem. Ale to najpierw wasza reakcja. Coś tu jest? No. Czy tu są plecy? Widać tu bebechy? Widać. Czy tu jest już karta graficzna, rurki i tak dalej? No. Tak? Mhm. Chyba tak. Najpierw wy. Dzięki ziemniak, dzięki Czuga, dzięki Omen, dzięki AMD. Dobra, to mogę patrzeć już. Chociaż to nie będzie pełny efekt, bo z tego co również wiem, obudowa jest podświetlona. 3, 2, 1. O kurde ty, duża, fajne te rurki. A widzisz co tu się dzieje? Widzisz co tu jest? We are hashtag. O kurde, jak tyle tych rurek jest. Nigdy w życiu nie miałem takiego wodnego. A i tu jest ta chłodnica od wodnego chyba. A nie, a tu jest ten, tu jest zbiornik. A tu jest ta cryo-chamber. Zaraz o tym opowiemy. To Czuga, wszystko to jest ręcznie malowane przez Czugę. Zobacz, zobacz. Jaki to jest efekt kustomizacji? Nie wiem jak on to zrobił, bo to jest musiało być ciężkie, bo to jest namalowane, tak wiesz, w tej płaszczyźnie i w tej, na obudowie tutaj tej od zasilacza. To jest maska. Maska hasztasz. Wow!
No tutaj to jest już maniana, ty. Mucha maniana, ty. Zobacz to. Ty, to jest zajebiste, zobacz. Jest motyw hasztasz. Hasztasz to jest nasza grupa hakerska, prawda? Mamy ubrania, które od 2 lat wydajemy. Wkrótce może będzie premiera. I tu jest motyw maski, taki naklejonym emblemacie, a tu jest hasztasz. Jak on to wyciął, ty? To naprawdę ten tekst jest szczegółowy. I zobacz, jakie są te, na to się mówi, bo to też jest customowe, te linie. Fajnie to siedzi, co? Fajnie, fajnie. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Co ty gadasz, ty? Na karcie graficznej też jest hasztasz napisane. Gdzie widzisz? Widzisz teraz, patrz, jak to siedzi tam. Czaisz bazę? No, taki omenowo-amdowy, hasztaszowy komputer. Taka kooperacja. Powinna być taka seria specjalna tych komputerów. Dobra, słuchajcie, podepnijmy go. Zobaczmy, jak się świeci. Bracie, zobaczymy teraz, jak się świeci. Jesteś? Jesteś? Widzisz mnie? To zobaczmy efekt. Człowieku, wir wodny tu się jakiś wytworzył. Co ty dajesz? Ciekawe, czy te kolory można zmieniać. Tu się świeci ramy i... A nie, ramy się zmieniają kolor. Chłodzenie na procesor ma chyba jednolity biały, a tu na czerwono. Wow, ale to chłodzenie wodne mnie intryguje mega. I on tak ta pompa tak mieli cały czas? Chyba tak, ale jasne. Ty, pierwszy raz coś takiego widzę. Nigdy nie miałem takiej pompki i tak dalej. Całkiem relaksujące, powiem ci, jest patrzenie na ten... na tą wodę chlupiącą. Ale jaja. Bazą komputera jest Omen 45L. Ta konstrukcja ma pozwalać na swobodną rozbudowę jednostki w miarę rosnących potrzeb jej użytkowania. Sama baza jest już zaawansowanym PC-tem, ale chłopaki dodatkowo ją odpicowali i całość będzie pracować na procku i grafice od AMD, a dokładniej na Ryzenie 9500X i Radeonie 6900XT. Komora Cryo Chamber, czyli autorskie rozwiązanie Omena, polega na tym, że chłodzenie procesora jest oddzielone od reszty komputera. Jest w górnej sekcji, dzięki czemu dodatkowo nam się to nie nagrzewa. Tu jest elegancki z góry i z dołu dostęp powietrza. Oprócz tego domyślnie w zestawie mamy 32 GB RAM, ale za sprawą ziemniaka zostały dodane dodatkowe 32 GB RAM, co daje nam łącznie 64 GB RAM. Dysk, no to jest tutaj SSD o pojemności 1 TB. Jeśli chodzi o kartę graficzną, to tu również zastosowaliśmy modernizację i został wsadzony potężny Radeon 6900XT. Fabrycznie ma chłodzenie tradycyjne, ale po to, aby był maksymalnie cichy i wydajny, Czuga przygotował dla niej wodowanie. Jeśli chodzi o kustomizację obudowy zrobioną przez Czugę, to on mnie wypytywał jako artysta profesjonalny, jakie są moje wytyczne. Mnie zależało, aby była w jakimś stopniu minimalistyczna i związana z moją osobą. I dlatego też pojawił się tutaj motyw hasztasz, który jest mi bliski mojemu sercu. Ze względu na połączenie procesora AMD i karty graficznej Radeon, możemy włączyć opcję Smart Access Memory. W niektórych tytułach może mieć to pozytywny wpływ na FPS-y ze względu na wykorzystanie pełnego potencjału karty graficznej. Jeśli chodzi o testy wydajności i jakieś benchmarki, to ja się na tym nie znam, ale ziemniak już to zrobił, dlatego tutaj powrzucamy wam dla tych osób, które są bardziej technologiczne lub ciekawe, wrzucimy tutaj statystyki, jak ten komputer wypada. Więc tak prezentują się cyferki. Komputer mega, mega wydajny i mam nadzieję, że będzie mi służył długo. A przede wszystkim mam nadzieję, że część osób, które regularnie mnie śledzi i ogląda, będą zadowolone z jakości, jaką dostarczy nam ten komputer w postaci streamera mniej spoconego, bo temperatura w pokoju będzie mniejsza, i w postaci wydajnego komputera, bo to nam umożliwi poprawienie jeszcze jakości obrazu na streamie. Ja jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować za ten piękny prezent dla Omen i AMD, całej rączki, no i oczywiście dla naszego pięknego nowego duo, bo chyba jeszcze razem nigdy nic nie robili, czyli Ziemniakowi i Czudze. Super robota, bardzo mi się podoba komputer, mam nadzieję, że w praktyce też będzie taki dobry, jak wygląda. Miłego ciągu i do zobaczyska.